Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie. Pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób zrobić słupek patentowy wykonywany od tyłu. Mam tutaj rząd słupków zwykłych, raz nawiniętych, z niebieskiej sonaty. Teraz będę wykonywała słupki patentowe od tyłu w następnym rzędzie. Najpierw zahaczam sobie nitkę, ponieważ wprowadzam nowy kolor, tak abyście dokładnie te słupki widzieli. Wykonam trzy oczka łańcuszka, które zastępują mi pierwszy słupek. I teraz przechodzę do pierwszego słupka patentowego, robionego od tyłu. Narzucam nitkę na szydełko, a następnie od tyłu mojej robótki, z tyłu robótki, wkłuwam się przed kolejnym słupkiem niebieskim, tak? Widzimy to? Z tyłu wbijam szydełko przed słupkiem, otaczam ten słupek szydełkiem i przekłuwam się za nim, do tyłu. W ten sposób łapię nitkę z tyłu, przeciągam ją wokół słupka i przerabiam, czyli przez dwie pętelki i przez dwie. Powstał pierwszy słupek patentowy wykonywany od tyłu. Jeszcze raz, narzucam nitkę na szydełko, wkłuwam się od tyłu robótki przed kolejnym słupkiem, wyciągam szydełko za tym słupkiem do tyłu, przeciągam nitkę wokół słupka i przerabiam kolejno przez pętelki. I jeszcze raz. Od tyłu, przed słupkiem, za słupek, przeciągam nitkę i przerabiam. Narzucam od tyłu i przez dwie. I jeszcze raz. I może ostatni raz. W ten sposób. Tak wyglądają słupki patentowe przerabiane od tyłu. One są wykorzystywane w bardzo wielu wzorach, bo jak widzicie, tworzą nam tutaj niezwykły splot. Kolor, którym robiliśmy słupki patentowe, pojawia nam się tutaj na dole. Mi on przypomina taką fastrygę. Słupki patentowe przerabiane od tyłu wykorzystywane są na przykład we wzorze o nazwie Bavarian Crochet. Tu Wam pokażę. To jest akurat poszewka na poduszkę, ale jak widzicie, kolejny kolor, który jest dodawany we wzorze, jest łączony z poprzednimi słupkami z poprzednich rzędów za pomocą słupków patentowych przerabianych od tyłu. Daje to taki niezwykły efekt. To troszkę tak, jakbyśmy mieli wydziergane na szydełku kwadraty, które potem połączyliśmy ze sobą fastrygą, tak, zszywając je razem. Natomiast w rzeczywistości to są po prostu słupki patentowe, przerabiane, wykonywane od tyłu. Gdybyście chcieli zobaczyć inne moje prace, opisy rzeczy, które wykonuję na szydełku, to zapraszam na mojego bloga www.crochet.pl oraz będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał na YouTube. Szydełkujesz? Fajnie.
By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszet.pl. Szydełkowanie moją pasją.